Dzisiaj przyjrzymy się słuchawkom dokanałowym firmy Samsung. Jest to, myślę, że bezpośrednia odpowiedź na produkt firmy Apple. AirPodsy no dość mocno wkroczyły na rynek i przez dość długi okres czasu trzeba było sporo czekać, żeby kupić te słuchawki od Apple'a. Dzisiaj patrzymy na wersję Gear Icon X, wersja 2018. To jest istotna kwestia, jest to nowa wersja, poprawiona, fajniejsza, ładniejsza. Na pudełku mamy zaanonsowane, że same słuchawki są wyposażone w 4 giga pamięci, której będziemy mogli osadzić naszą muzykę czy nasze książki do słuchania. Mamy informację, że jest również fitness tracking. Niestety nie mamy w tej wersji już pulsometru. Mamy standardowe śledzenie naszej aktywności. Możemy zarządzać urządzeniem za pomocą voice command, czyli komand głosowych. I oczywiście jest to urządzenie bardzo ergonomiczne. Samo urządzenie zapakowane jest w zgrabne pudełko. Taki materiał, plastik, delikatnie, jak gdyby gumowany. Jest to sztywne, nie jest miękkie, ale mamy wrażenie, jakbyśmy dotykali gumy. Mamy diody kontrolne na froncie, które wskazują nam stan naładowania słuchawek, które znajdują się wewnątrz. Samo pudełko jest również, no, można powiedzieć, takim delikatnym powerbankiem, który pozwoli nam naładować te słuchawki no, pomiędzy raz a dwa razy. Można powiedzieć, że półtora raza powinniśmy przy pomocy baterii wbudowanej w to opakowanie te słuchawki naładować. Tak jak powiedziałem, na froncie diody, które wskazują nam stan naładowania słuchawek. Z tyłu też dioda, która nam wskazuje stan naładowania samego pudełka. Na tyle również mamy złącze USB typ C oraz przycisk Bluetooth, którym będziemy mogli urządzenie parować z naszymi telefonami czy komputerami lub tabletami. Same słuchawki mają budowę dość ciekawą. Są to słuchawki dokanałowe. Bardzo mocno nas odcinają od otoczenia. Na to zwracam szczególną uwagę. Jak widzicie, na słuchawkach, jak i w samym pudełku jest duża ilość kontaktów ze względu na to, że tak jak Wam już wspomniałem, w słuchawkach mamy 4 giga pamięci RAM i okazuje się, że to pudełko będzie również nam służyło do tego, żeby za pośrednictwem kabla podłączyć do komputera i przy pomocy odpowiedniego oprogramowania możemy z komputera do tych słuchawek załadować muzykę. Możemy to również zrobić ze smartfona bez potrzeby stosowania kabla za pośrednictwem łączności Bluetooth. Też możemy taką opcję wykonać, ale o tym powiem za chwilę. Same słuchawki, pomimo tego, że pudełko jest otwarte, nam z tego pudełka nie wypadają w prosty sposób, tak więc na pewno ich nie zgubimy. Sama słuchawka, tak jak mówiłem, wersja dokanałowa. Gumki mamy tradycyjnie w zestawie 3, tak żeby do odpowiedniego kanału słuchowego sobie to dopasować. Same słuchawki do ucha pasują bardzo, bardzo wygodnie. Nie było z nimi szczególnie wygodnie, tylko że tak jak mówię, one dość mocno odcinają od otoczenia. Tak więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli będziecie ten produkt wybierali. Na stronie frontowej, tą, którą widać, mamy element touchpada i będziemy mogli za pomocą tego touchpada sterować tymi słuchawkami. Różne gesty, różnego rodzaju dotknięcia, pukania, smerania będą realizowały różne funkcje. O tym za chwilę też powiem w momencie, kiedy będę Wam prezentował oprogramowanie. Same słuchawki mniej więcej producent nam tutaj anonsuje, że będzie 5 godzin na streamingu Bluetooth, a 7 godzin na MP3, którą mamy w słuchawkach. No, obniżyłbym trochę te wartości. Myślę, że 4 godziny to jest maks, co na słuchawkach osiągniemy, to też nie na najwyższej głośności, jeśli chodzi o streaming, a na MP3 może 5, może 6. No tutaj trochę bym ochłodził te wartości, które producent na pudełku anonsuje. Może pierwszy rzut oka na oprogramowanie. Żeby sterować tymi słuchawkami, musimy sobie zainstalować Samsung Gear i do Samsung Gear jest odpowiedni applet, odpowiednie rozszerzenie ściągane, tak żeby już samymi tymi słuchawkami zarządzać. Ja może je otworzę, one powinny się za chwilę połączyć z naszym telefonem i będziemy widzieli, jak one się zachowują. Nastąpiło połączenie, widzimy od razu status, jak wygląda naładowanie poszczególnej słuchawki. Mamy również oznaczoną słuchawkę, czyli słuchawkę prawą, która będzie nam rejestrowała nasze
poczynania fitnessowe. Mamy możliwość regulacji głośności, ale tak jak mówiłem, przez pocieranie tych słuchawek również ta głośność może być regulowana. Muzyka na Icon X i tutaj jest właśnie też cała opcja do zarządzania tą muzyką. Możemy przesyłać z tej aplikacji muzykę na nasze słuchawki i odpowiednio ustawiać, konfigurować, jak będzie to te słuchawki będą sterowane. Również mamy opcję do wybierania odtwarzania muzyki i tutaj też możemy wybierać, czy mają być grać muzyka, która jest już na słuchawkach, czy ta, która ma być na telefonie. Dodatkowe ustawienia to już dotyczące w zasadzie samego Samsung Gear, czyli powiadomienia, ćwiczenia, znajdź mój zegarek, tak naprawdę to nie jest zegarek, trochę tutaj z tym spolszczeniem to kuleje, ale też to ma nam posłużyć do odnajdowywania naszych słuchawek. Jest również informacja, możemy sprawdzić, czy mamy, nie mamy nowszego oprogramowania, ponieważ słuchawki raz na jakiś czas otrzymują update, tak żeby ich funkcjonalność była usprawniana, polepszana i ma nam to w zasadzie poprawiać komfort używania tych słuchawek. Zapoznajmy się może teraz ze wskazówkami, jak sterować tymi słuchawkami. Widzicie, że jest to dokładnie opisane, co należy robić tak, aby te słuchawki wykonywały te rzeczy, które chcemy, żeby wykonywały. W prosty sposób jest to opisane, tak więc myślę, że nie ma sensu, żeby Wam to tłumaczyć. Bardzo jest to intuicyjne, jeżeli raz przeczytamy, jak te komendy wykonywać, to już bez najmniejszego problemu w wygodny sposób możemy tymi słuchawkami sterować. Dostępny również jest trener, jeżeli używamy tych słuchawek do jakichś treningów, należy wziąć pod uwagę, że nie są to słuchawki wodoodporne, tak więc jeżeli są te treningi bardzo intensywne i byśmy się mocno pocili, no to może się tu pojawić problem, jeśli chodzi o wodoodporność tego zestawu. Mamy wskazówki dźwiękowe, wybieramy sobie słuchawkę, która będzie nas diagnozowała, mierzyła, wykrywanie treningów, możemy włączyć i wyłączyć wiadomość powitalną. Cała opcja konfiguracji dość mocno rozbudowana, tak więc możemy sobie w prosty sposób tak to dokonfigurować, żeby tych powiadomień było albo więcej, albo mniej, to już w zależności jakie ustawienia preferujemy. Kolejną istotną kwestią, tak naprawdę najbardziej istotną, bo już żeśmy sobie powiedzieli o ergonomii, powiedzieliśmy sobie, jak ten produkt jest zapakowany, ale jak on gra. Muszę powiedzieć, że ja wolę słuchawki dokanałowe. Bardziej mi pasuje i wygodniejsze dla mnie są te słuchawki dokanałowe Samsunga niż te Apple'owskie, które mam aktualnie jako swoje główne słuchawki. Spodobał mi się ten produkt. Nie ma niestety takiej aplikacji na, przynajmniej na razie, na iOS-a, tak więc no, nie mógłbym w pełni korzystać z tych słuchawek właśnie korzystając z jabłkowego telefonu. Niemniej jednak, jeśli chodzi o jakość, ergonomię, no bardzo zbliżony jest to produkt i myślę, że jak na takie słuchawki, na takie drobne słuchawki grają one bardzo, bardzo przyzwoicie. Mógłby być ten dźwięk nieco głośniejszy, ale powiem o tym może w porównaniu z jabłkowymi, bo będę, no chciał, nie chciał, cały czas teraz chcę porównywać te słuchawki z tym innym produktem z firmy z nadgryzionym jabłkiem, ale to będzie w osobnym filmie. Tak więc dla mnie jakość reprodukcji dźwięku bardzo fajna, mogłoby być nieco więcej basu, mogłyby być trochę głośniejsze te słuchawki, ale naprawdę jest bardzo, bardzo przyzwoicie. Myślę, że jeżeli nie jesteście wymagającym audiofilem, to na pewno nie będziecie rozczarowani tym, jak te słuchawki Wam będą grały. Zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, jak u Was się ten produkt spisuje, jeżeli jesteście jego właścicielem, ile u Was na baterii ten produkt wytrzymuje. Napiszcie w ogóle swoje wrażenie z tego sprzętu. Zachęcam Was również do komentowania samego filmu, oceny filmu, subskrypcji kanału oraz odwiedzania strony testhub.pl.